jest retoryczne i trzeba je zadać. Wiadomo, że Pułtuski Szpital nie należy do gminy i miasta, tylko do powiatu. Znając Pana doświadczenie zarządzające miastem, czy widzi Pan uleczenie polskiego, znaczy Pułtuskiego Szpitala, czy jako burmistrz miasta ma Pan jakiś, nie wiem, wpływ, współpracę z powiatem, żeby Pułtuski Szpital zaczął dbać o mieszkańców Pułtuska? I drugie konkretne, jak Pan w dalszym ciągu, bo Pan bardzo dużo zna tą sprawę i dużo Pan robił, jak Pan zostanie dalej na kadencji, dalsza współpraca przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmu? Bo o tym się mówi, ale to jest o tak gdzieś z boku. Młodzież w rynku spędza przy narkotykach bardzo dużo czasu, jeżdżę dużo w nocy, nieraz zajeżdżam, no to jest normalnie sklep nocny do sprzedaży narkotyków. Z alkoholem, sprzedaż alkoholu, bo to niby wszyscy mówią, środki, które wie Pan jakie są, tak naprawdę zabierają szkoły dla pedagogów, a dzieci z rodzin patologicznych najbardziej cierpią i Pan o tym wie. Czy jest Pan w stanie, gdy Pan zostanie dalej burmistrzem, spróbować zmienić to? Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawę szpitala, to ja przyznam, że ostatnio nie zastanawiałem się nad tym ze względu na to, że nie miałem takiej możliwości. Ja przyznam, że w autoprezentacji zastanawiałem się, czy nie powiedzieć o takiej moim takim niepowodzeniu. Niepowodzeniu polegającym na tym, że w momencie, nie kiedy był pierwszy pan Buraczyński dyrektorem, tylko pan Karankowski. Ja wtedy rozmawiałem z panem starostą i mówiłem do niego, jesteśmy po imieniu, w związku z tym mówię, Marek, nie patrz na nas jak na wrogów. Usiądźmy razem, porozmawiajmy o szpitalu, ze względu na to, że to jest ważna sprawa. My, czyli gmina, również dokładaliśmy wcale niemałe pieniądze. My również odciążaliśmy samorząd powiatowy z niektórych innych kosztów po to, żeby mógł samorząd powiatowy realizować szpital. W momencie, kiedy przybył do Pułtuska pan Karankowski, odbyło się rzeczywiście takie spotkanie. Był również pan wójt Adam Misiewicz, przepraszam, Adam Rachuba z Pokrzywnicy, przepraszam cię Adam. Był również przewodniczący Komisji Budżetowej pan Krzysztof Nóżkiewicz. Wtedy na tym spotkaniu dostaliśmy dokument, dosyć obszerny program naprawczy Pułtuskiego Szpitala. Dostaliśmy to tuż przed spotkaniem. Pan Karankowski wtedy opowiadał różne rzeczy na temat tego programu, natomiast ja go nie słuchałem, tylko czytałem ten dokument. W efekcie, na koniec tego spotkania powiedziałem, panie dyrektorze, panie starosto, to się kupy nie trzyma. Tutaj lewa nie zgadza się z prawą. Program naprawczy to jest również matematyka przede wszystkim. To się nie spina. Znajdziemy się tak naprawdę za ten projekt, za ten program. Kupuje sobie pan, panie starosto, kilka miesięcy znowu spokoju, bo ludzie będą czekać, że zacznie to przynosić efekty. Nic takiego się nie stało. Ja przyznam, że mam wątpliwą satysfakcję, że jednak ja miałem rację. Natomiast, no niestety od tamtego czasu już nie jestem zapraszany do dyskusji na temat sytuacji finansowej szpitala i w związku z tym, odpowiadając na dalszą część pytania, ja nie jestem w stanie się do tego ustosunkować, bo po prostu nie znam bieżącej sytuacji szpitala. Natomiast wiadomo, bardzo często się tak zdarza, że pod pewnymi warunkami, przy podejmowaniu mądrych decyzji, pewne rzeczy daje się wyprowadzić, ale to zabrzmiało trochę zbyt ogólnikowo, w związku z tym ja tego ostatniego zdania nie powiedziałem. Nie znam szczegółów, w związku z tym nie wypowiem się na ten temat, bo tutaj to trzeba powiedzieć konkretnie. Tutaj trzeba powiedzieć tak. Natomiast druga część szpitala, jeżeli chodzi o problem, no tak, jeżeli chodzi o te szkoły, na które gmina ma wpływ. My mamy we wszystkich szkołach monitoring. Jest to rzecz, która jest bardzo mocno pilnowana. Jeżeli chodzi o przestrzeń szkolną, wiadomo, szkoły ponadgimnazjalne o tym nie decyduje burmistrz. Natomiast no, są również organy ścigania, które również powinny się brać za ten problem. I również, wiadomo, programy profilaktyczne. Tak? No, pan akurat wie, o czym mówi.
Proszę Państwa, w tej chwili miało się zacząć podsumowywanie debaty, ale w związku z, że tak powiem, zainteresowaniem pytaniami, ja sobie pozwolę zrobić następną turę. Znowu dwa pytania do pana Kwiatkowskiego, dwa pytania do pana Dębskiego, a potem już panowie będą podsumowywać całe spotkanie. Proszę bardzo, pytania do pana Kwiatkowskiego. Tak, widzę pana na górze. Ja mam pytanie do obu panów, nie do jednego, myślałem, że tu czterech będzie. Co panowie mają zamiar zrobić, żeby opłaty za mieszkania, czy konkretnie za centralne i ciepłowodę spadły? W tej chwili to są 70% kosztów, a chyba są najwyższe w województwie. Stawka na przykład Przasny z Półtusk jest 17% taniej Przasny niż w Półtusku, już nie, nie biorę Wyszkowa, który ma 30 parę procent. To jest pytanie w zasadzie do wszystkich kandydatów, a to dotyczy społeczności około 5 tysięcy mieszkańców, bo nie chodzi tylko o spółdzielnie, tylko inne bloki, które są podłączone. Dla przykładu, na przykład w Alei Polonii koszt podgrzania ciepłej wody 1 metra sześciennego jest 57 zł. To elektrycznie lepiej grzać. U nas niby 30 spółdzielni, ale tu jest chyba trik finansowy, bo rzeczywiście wychodzi ponad 40 zł. Pytanie było, co panowie zamierzają z tym zrobić, żeby było taniej, więc proszę odpowiedź pana Kwiatkowskiego, potem pan Dębski. Proszę państwa, podwyżki cen za centralne ogrzewanie, za ciepłą wodę już nieraz w Półtusku wzbudzały przeróżne emocje. Mieliśmy kiedyś, pamiętam, na sesji grupę mieszkańców z okolic rynku, którzy mieli uzasadnione pretensje, jeśli chodzi o wysokość opłat, wnoszonych tam opłat. Problem jest chyba dość złożony i wydaje mi się, że to jest kwestia i umiejętności gospodarowania tą wodą. To jest sprawa izolacji. To jest bardzo złożony problem, który w Półtusku o wiele bardziej jest odczuwalny, aniżeli gdzie indziej. Mieliśmy również różne inne problemy z opłatami lokalnymi, między innymi z opłatą śmieciową i też ona jest moim zdaniem bardzo wywindowana. I przyznam, że w momencie, kiedy się decydowało, jaka ta opłata ma być, natychmiast po ustaleniu tej opłaty zostałem odwołany z funkcji przewodniczącego rady i wkrótce potem ta opłata została o 15% podwyższona. I proszę państwa, obniżona. Ja wiem, co mówię, ale przepraszam, może pan będzie miał głos. Tak? Ta opłata została podwyższona. Drodzy państwo, jeżeli tak będziemy pracowali, no to te opłaty nas w końcu kiedyś zniszczą. W Półtusku nie ma pracy. W Półtusku jest coraz więcej rencistów, emerytów. Młodzież ucieka, a opłaty rosną. No tak dalej być nie może. Ja zweryfikuję wszystkie opłaty, bo wydaje mi się, że wszystkie są zanadto podwyższone, one są wygórowane. Natomiast jeżeli będzie jakaś możliwość negocjowania ze spółdzielnią mieszkaniową, bo pan Jan mówi o spółdzielni mieszkaniowej, nie ma tam takiej możliwości, nie ma, bo pan jest w Radzie Nadzorczej, tak? Tak. Dlaczego w Warszawie kosztuje 200 zł mieszkanie tanie jak Półtusk? Ja się zobowiązuję, że jeżeli zostanę burmistrzem, ja przejrzę dokładnie, na jakich zasadach pracuje PEC, żeby w końcu w jakiś sposób
zejść z tych cen. Minęły 2 minuty, pan Beksy. Natomiast ja, żeby nie tracić czasu, nie będę zaglądał, jak pracuje PEC. Natomiast jeżeli chodzi o obniżenie opłat, to jest kilka na to składa się czynników. Pierwsza sprawa to wprowadzenie indywidualnego systemu rozliczeń opłat. Wiadomo, że to jest, zgadzam się, panie Janku, to jest wątpliwe ze względu na to, że za chwilę będziemy mieli problem z tym, że sąsiad sąsiada ogrzewa i w budynku są określone problemy niedogrzania niektórych mieszkań. W związku z tym, ale to jest jeden z elementów. Kolejny element to systematyczna modernizacja sieci cieplnej, która jest prowadzona. Systematycznie również modernizacja węzłów cieplnych, ze względu na to, że to jest problem i w niektórych rejonach miasta my jeszcze mamy węzły cieplne nie do końca dostosowane do dziś obowiązujących rozwiązań prawnych czy zasad rozliczania. I tutaj przede wszystkim chodzi o wyspę. Natomiast taką rzeczą, która może nam obniżyć znacząco opłaty, to jest to, o czym początkowo mówiłem. W ramach funduszy unijnych i właśnie ograniczenia gospodarki niskoemisyjnej sądzę, że uda się pozyskać pieniądze na to, żeby nasze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej poza ciepłem produkowało również prąd. Oczywiście ktoś może zapytać, a dlaczego do tej pory się nie stało? Ja muszę przyznać się do pewnego błędu. My żeśmy ze 2 lata temu z panem dyrektorem na ten temat rozmawiali. I przyznam, że ja zastanawiałem się, jak do PEC-u doprowadzić linię średniego napięcia, bo to jest warunek konieczny do tego, żeby móc produkować energię elektryczną. I przyznam, że ja cały czas w swoim myśleniu szedłem w takim kierunku. Zaraz, gdzie te słupy postawić, tak? I te działki patrzyłem, tu działka tego. No nikt się nie zgodzi. I przyznam, że nie wiem czemu miałem taką półdroczność jasną, ze względu na to, że linię średniego napięcia można położyć jako linię kablową, niekoniecznie przy wykorzystaniu słupów, tylko w pasie dróg, które się znajdują i tutaj można powiedzieć problem, z którym myślowo nie mogłem sobie poradzić, jest dosyć prosty do rozwiązania i myślę, że to jest przyszłość, jeżeli chodzi o energetykę cieplną, czyli ceny ciepła i ceny podgrzania ciepłej wody. Przepraszam, o śmieci nie było pytania, to tutaj były uwagi, natomiast zgoda, no fakty są inne, ja zgadzam się z tym, o czym tutaj mówili panowie, natomiast rozumiem, że to była taka wypowiedź, żeby przykryć... Nie, panie burmistrzu, możemy iść do sądu, ja wiem, co mówi. Ja proszę państwa, ja powiem tak, nie... Czas się skończył, dziękuję. Bardzo dobrze, że się skończył. Proszę państwa, ponieważ jak zauważyłem, panowie się bardzo rozgrzali, więc chyba podsumowanie dzisiejszego spotkania w wykonaniu panów może być bardzo ciekawe. I teraz, ponieważ... Jeszcze należy się po jednym pytaniu. Tutaj pan był. Dobrze, ale to już naprawdę ostatnie 2 pytania. Proszę. Nie, ale pan to nie pana. Nie ma... Pytanie do pana Andrzeja Kwiatkowskiego. To powiedzcie, jak to się dzieje, że w Warszawie mieszkania dużo mają, że dziurawe ściany budują. Przepraszam bardzo, podobno kto ma mikrofon, ten głos, bo wkrada nam się pewien bałagan. Mam pytanie do pana Andrzeja Kwiatkowskiego, bo w jego programie zauważyłem pewną sporą niekonsekwencję. Pierwsza sprawa, tak, mnie jako mieszkańca Pultuska interesuje przede wszystkim, żeby w tym mieście żyło się wygodnie, żyło się sprawnie, czyli łatwo było się po nim poruszać i żeby mieszkańcy mieli możliwość w tym mieście pracować. Natomiast pan w swoim programie zakłada realizację kilku sprzecznych celów. Pierwsze to jest oddłużenie. Jeżeli będzie pan to oddłużenie konsekwentnie realizował, musi pan zrezygnować z części dotacji, bo nie starczy panu po prostu pieniędzy. Poza tym jako prowadzący działalność gospodarczą wiem, że zadłużenie jest pewnym elementem, który należy wykorzystywać prowadząc działalność gospodarczą, żeby
sprawnie prowadzić firmę i żeby wygrywać w konkurencji z innymi, a gmina Pułtusk musi konkurować na rynku z innymi gminami o właśnie inwestorów i o lepsze warunki życia mieszkańców, choćby po to, żeby tutaj ludzie się osiedlali i żeby inwestowali swoje pieniądze nie tylko w zakłady pracy, ale także we własne budynki. Więc jeśli pan zacznie uporczywie i uparcie oddłużać gminę, co na razie nie stanowi, jak sądzę, wielkiego zagrożenia, będzie pan musiał zrezygnować z części funduszy unijnych. Kolejna sprawa to jest program rewitalizacji, w którym forsuje pan... No to znaczy, to jest jedno pytanie składające się z dwóch elementów, bo tutaj jest też sprawa finansowa. Czy w przypadku rewitalizacji Koszar była robiona w ogóle jakakolwiek analiza ekonomiczna na temat zyskowności tego przedsięwzięcia? Czy chcecie państwo to zrobić tylko na zasadzie mecenatu i ratowania obiektu, który już jest moim zdaniem w takim stanie, który no, nie pozwala na logiczne kontynuowanie rewitalizacji tego obiektu? Dziękuję. Proszę pana, może zacznę od tego drugiego pytania, bo po wojnie one, te budynki były w znacznie gorszym stanie. A jednak udało się je odbudować i doprowadzić do stanu używalności i cieszyły nasze oczy, nasze serca. No nasze też. Więc to nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli chodzi o rewitalizację Koszar, ja ją sobie wyobrażam, no powiedzmy w taki sposób, jak koszary zostały zrewitalizowane w innych miejscach, no pod warunkiem, że uda nam się wywłaszczyć. To, o czym mówiłem wcześniej. W innych miejscach, bodajże przy Rardowie, czy w taki sposób jak w Łodzi została zagospodarowana manufaktura. To są rzeczywiście niesamowite rzeczy. Ja jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy podjęli ten trud rewitalizacji. I uważam, że my możemy i my jesteśmy w stanie podjąć ten trud. Z gorszej ruiny one były dźwigane i one rzeczywiście zostały wydźwignięte na właściwy poziom. Jeśli chodzi o, wie pan, oddłużenie, zadłużenie, pan mówi w ten sposób. Tak, ja rozumiem, że każdy przedsiębiorca pracuje w oparciu o dług. Ja rozumiem, no każdy ma, znaczy przynajmniej większość. Ale ten dług, proszę pana, musi być pod kontrolą. Jeżeli on przestaje być pod kontrolą i on stale tylko narasta, no to dzieje się coś złego. Więc trzeba go zacząć kontrolować. Ja nie mówiłem o oddłużeniu sensu stricte, chociaż również, bo oddłużając, no trzeba będzie tak pracować, aby każdą złotówkę, którą będziemy z budżetu wydawali, będziemy musieli obejrzeć nie 5, to 10 razy, nie 10, to 20 razy. I wydawać tylko w sposób gospodarny, nie inaczej. Burmistrz, jeżeli... To znaczy, powiem o sobie, jeżeli zostałbym burmistrzem dzięki państwa decyzji, to ja dam przykład. To również kominy ludzi zarządzających tym miastem, a więc burmistrz i jego najbliżsi współpracownicy, niestety będą musieli sobie przyciąć te kominy. To trzeba od tego zacząć, pokazać, że tak można. Ale nie dotykać ludzi, pracowników merytorycznych, którzy bardzo często za mało zarabiają, nawet mi się skarżą nieraz, że za mało zarabiają, a są rzeczywiście fachowcami. O nich będę dbał. Taka jest prawda. Natomiast proszę państwa, dług nie będzie straszny, jeżeli będziemy w pewnym momencie nad nim panowali. Bardzo prosta sprawa. Pan jako przedsiębiorca doskonale wie, o czym mówię. Ja też kiedyś byłem przedsiębiorcą i też miałem dług, nad którym panowałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ostatnie pytanie do pana Dębskiego. Proszę, tu pan. Nie, tutaj pan. Proszę państwa, założeniem tego do pana burmistrza były wyjątkowe pytania z sali. Znaczy w zasadzie ono jest skierowane do wszystkich kandydatów, natomiast ponieważ nie ma dwójki, pytanie kieruję do pana Wojtka Dębskiego.
czy, znaczy bardzo dziękuję, że standardy rosną, mamy debaty, rozmawiamy o tym, co powinno w mieście się wydarzyć w najbliższym czasie. Pan wspomniał tutaj o opłatach za ciepłą wodę i o PEC-u mówiliśmy. Mówiliśmy o kładce, o różnych przykładach takich działań, które są oczywistą oczywistością i powinniśmy na nie, one powinny być realizowane jakby już z automatu, ale nie, nikt z panów, a tutaj z pana Wojtka Dębskiego strony też nie padły żadne konkretne jakieś przedsięwzięcia, inwestycje, które rzeczywiście będą tworzyły miejsca pracy, rzeczywiście ceny ciepłej wody i opłat za ogrzewanie będą spadały, bo PEC będzie modernizował własne instalacje, bo PEC będzie na przykład korzystał ze złóż geotermalnych, z których nie korzysta, a możemy sobie indywidualnie, proszę Państwa, każdy blok z osobna zainstalować pompę ciepła i też będzie nam zdecydowanie taniej, nawet 90% taniej. I o tym żaden z kandydatów nie wspomina, a to są takie przykłady, które są powszechnie stosowane w Polsce i nie tylko w Polsce, nawet w okolicach Kultuska i w samym mieście też ktoś już na pewno ma pompę ciepła zainstalowaną. To są bardzo konkretne przedsięwzięcia. Nikt nie wspomniał z panów o oszczędności oświetlenia. Przepraszam bardzo, ale ta część jest poświęcona na pytanie, a nie na ocenę naszych wystąpień. Czy stosowaliście panowie, czy pan Kwiatkowski, a ty Wojtku, czy stosowałeś do tej pory na przykład wymianę oświetlenia elektrycznego po to, żeby 90% kosztów zaoszczędzić i przeznaczyć je na inne cele? I pytanie brzmi tak naprawdę tutaj w nawiązaniu jeszcze do koszar, też można byłoby wiele zastrzeżeń wnieść, ale pytanie jest konkretne. Jakie konkretne instalacje czy przedsięwzięcia, które przyszły panom do głowy spośród tych wszystkich, które są w Polsce realizowane, mam na myśli przykłady burmistrzów, którzy tworzą miejsca pracy. Jaki ty, Wojtek, konkretny masz pomysł na to, żeby za 2 lata 200 miejsc pracy w Kłodzku przybyło? Proszę Państwa, ja przypomnę to, o czym mówiłem. Jeżeli chodzi o nasze miasto, to w ostatnich latach nie 200 przybyło, przybyło ich znacznie więcej. Problem z tym, żeby... Przepraszam bardzo, ale to jest tak, że ja w tym momencie cierpię na takie rozdwojenie jaźni ze względu na to, że tutaj pani krzyczy, tutaj pan krzyczy, tam pan krzyczy. W związku z tym ja rozumiem, że to jest część, która ma służyć jakby ocenie mnie, tak? Osobiście ja rozumiem, że komuś się mogę nie podobać. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne miejsca pracy, to są takie firmy, natomiast nie jesteśmy tutaj po to, żeby te firmy wymieniać. Natomiast jeżeli pani poszuka ofert pracy, to pani je znajdzie. Natomiast ja nie jestem tutaj po to, żeby reklamować konkretne firmy. Natomiast tak rzeczywiście jest. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, to ja powiem tak. Dostrzegłem tu kilka pytań. Pierwsze pytanie to jakie wymienialiśmy źródła światła, tak. Mieliśmy wielką modernizację oświetlenia ulicznego kilka lat temu, przeszliśmy wtedy z żarówek tęciowych na żarówki sodowe. W tej chwili wiadomo, że zaczyna się epoka LED-u, z tym tylko, że moim zdaniem na LED-y trzeba jeszcze trochę poczekać, ze względu na to, że gwarancje, którą dają producenci, są krótsze niż okres zwrotu inwestycji. Czyli teoretycznie może się zdarzyć sytuacja taka, w której zafundujemy sobie w mieście LED-y i zanim nam się inwestycja zwróci, ja tak naprawdę rozmawiałem z kilkoma producentami, tak jest. Oczywiście można się z tym nie zgadzać, że nie rozmawiałem. Natomiast jeżeli chodzi o geotermię, bo podejrzewam, że to jest takie pytanie, to proszę Państwa, ja chcę z całą stanowczością powiedzieć to i wyprostować rzecz, która kiedyś powstała w naszym mieście i krąży w mieście jako mit. Planując różnego rodzaju inwestycje, nie można się opierać na micie, tylko na rzeczywistości. Ten mit, który w naszym mieście funkcjonuje, jest taki, że my pod Kultuskiem mamy wody geotermalne o temperaturze około 70 stopni. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Wynika to z badań przedsiębiorstwa badań
geofizycznych wody pod Pułtuskiem mają temperaturę 35 stopni. I jeżeli ktoś mówi, zróbmy Uniejów u nas, to w Uniejowie, proszę Państwa, woda geotermalna ma 65 stopni i dodatkowo jest to woda nisko zmineralizowana, podczas gdy u nas mamy solanki. Stop, koniec czasu. A, ja zapomniałem, że... Przepraszam, ale to trzeba było jedno pytanie zadać, a nie pięć. Proszę Państwa, ponieważ nie chciałbym, żeby nasze spotkanie przerodziło się w program telewizyjny, gdzie 60 osób mówi jednocześnie, na mocy, że tak powiem, swoich uprawnień przechodzimy do punktu ostatniego. Każdy z panów ma 4 minuty. Każdy z panów ma 4 minuty na podsumowanie swoich wypowiedzi. Proszę pan Dębski, potem pan Kwiatkowski. Proszę Państwa, ja jeżeli chodzi o podsumowanie swojej wypowiedzi, wydaje mi się, że to co mówiłem było dosyć konkretne. Nie będę tego uzupełniał. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na spotkania bardziej szczegółowe, które organizuję dosyć systematycznie. Natomiast, proszę Państwa, ja chciałbym, korzystając z okazji, no taka była umowa, że będziemy mieli możliwość odniesienia się do tutaj nieobecnych. W tej chwili padają różnego rodzaju stwierdzenia. Pan Nuszkiewicz dzisiaj mówiąc o tym, że nie może być, załatwia nam specjalną strefę ekonomiczną. Ja powiem tak, że oczywiście specjalna strefa ekonomiczna może się okazać czymś cennym. Z tym tylko, że niekoniecznie. Specjalne strefy ekonomiczne przede wszystkim powstają tam, gdzie jest potencjalny inwestor, znany ten inwestor. Dlaczego? Dlatego, żeby firma z zewnątrz, która będzie korzystała w specjalnej strefie ekonomicznej SURG, nie stanowiła do konkurencji dla firm, które dzisiaj już funkcjonują. Proszę Państwa, zwrócę uwagę na to, że pan Nuszkiewicz mówił, że ma ważne spotkanie z jakimś pracownikiem specjalnej strefy ekonomicznej w Olsztynie. Ja powiem tak, bardzo w to wątpię. Tutaj tydzień temu na tej sali był wiceprezes specjalnej strefy ekonomicznej warmińsko-mazurskiej i powiem tak, że tak naprawdę z relacji wynika, że on był tutaj, można powiedzieć, zaproszony po to, żeby wziąć udział w kampanii wyborczej kandydata Nuszkiewicza i w związku z tym nie sądzę, żeby oczekiwanie na spotkanie z nim to był aż tak bardzo, bardzo długi czas. Natomiast no, jeżeli chodzi o panią Pieńkowską, to powiem tak, ja się z nią zgodzę. Zgodzę się z tym oświadczeniem ze względu na to, że rzeczywiście debata zorganizowana przez Pułtuską Gazetę Powiatową preferowała jednego kandydata. Proszę Państwa, dlaczego preferowała? Dlatego, że to jest debata kandydatów na burmistrza. Proszę Państwa, wbrew temu, co się myśli, to gmina jest naprawdę organizmem, który niesłychanie rozwija zarządzających ze względu na to, że prowadzi bardzo wszechstronną działalność. I tutaj, gdyby to była debata, w wyniku której należałoby wybrać najlepszego kandydata na wykładowcę historii, to my byśmy pewno byli, dużo mniejsze szanse mieli. W związku z tym, w tym sensie, była to debata niewątpliwie, która preferuje jednego z kandydatów. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że 12 lat doświadczenia w samorządzie to jest rzecz, która daje doświadczenie, która daje możliwości, która daje możliwość rozwoju, która daje także wiedzę, gdzie, co należy zrobić. I proszę Państwa, to jest to moje doświadczenie. Zachęcam Państwa, żeby z tego doświadczenia korzystać, oddając na mnie swój głos w wyborach 16 listopada. Dziękuję bardzo. 4 minuty dla pana Kwiatkowskiego. Proszę Państwa, nie będę oceniał pani Ani Pieńkowskiej, nie będę oceniał pana Krzysztofa Nuszkiewicza,
Ale jeśli chodzi o pomysł specjalnej strefy ekonomicznej, to mam też jakieś tam swoje przemyślenia w tym zakresie i myślę, że łatwiej byłoby, jeżeli już, to spróbować Pudłsk wpisać jako podstrefę do już istniejącej strefy. Pamiętać należy, że polityka stref ekonomicznych, specjalnych stref ekonomicznych, ona się już niedługo kończy. Po prostu Unia Europejska jakby stawia kres tego typu rozwiązaniom wspomagającym rozwój inwestycji. Bo to jest sprawa doraźna, bodajże 2020 rok to jest koniec, istnienia tego typu tworów. Natomiast zgodzę się co do tego, że powinniśmy mieć jakichś inwestorów, którzy powinni się zgodzić na tę strefę z góry. To nie jest łatwa sprawa, bo zaangażowanie własnych pieniędzy, własnego biznesu pod tę czapę, która jest tworzona w strefach, w specjalnych strefach ekonomicznych, to nie jest łatwa sprawa i biznesmeni najczęściej wiedzą, że bardziej ryzykują, dając swoje pieniądze, czy idąc pod zarządzanie kogoś innego, prawda, aniżeli jeżeli sami własnymi środkami gospodarują. To tyle w kwestii stref, specjalnych stref ekonomicznych. Natomiast co do, proszę Państwa, naszego programu, ja również zakończę swego rodzaju apelem o pozytywną przemianę miasta. My doskonale wiemy, bijemy brawo tej osobie czy tej osobie, doskonale wiemy, że czas ucieka i szansa, którą dajemy przez tę ofertę, jeszcze raz powtórzę, wypracowaną przez grupę do bardzo dobrych specjalistów, jest tą szansą teraz i nie powtórzy się za 4 lata, nie powtórzy się za 8 lat. Mamy końcówkę finansowania naszego kraju przez Unię Europejską i to jest ta perspektywa, z której jeżeli nie skorzystamy, tworząc naszego planu rewitalizacji i nie wpisując go do Narodowego Planu Rewitalizacji, to nasze miasto będzie miastem marginesu. I jeszcze raz zachęcam, za kilka dni decydujemy, czy Pudłsk znajdzie się w grupie miast, które radzą sobie z wyzwaniami XXI wieku, czy też nie. Drodzy Państwo, ja powiem w ten sposób. Pudłska Akcja Samorządowa jest tą ważną grupą, która daje alternatywę. Może być znacznie lepiej. To są ludzie, którzy są we wszystkich okręgach wyborczych. Macie szansę Państwo na nich zagłosować. Macie szansę Państwo zagłosować również na mnie. Ale nie będę mówił, głosujcie Państwo na mnie, ale powiem, miejcie odwagę wybrać najlepszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom za udział, za przedstawienie nam swoich programów. Dziękuję Państwu za wizytę w tej sali i taki jeszcze jeden mój wniosek ludzki. Przepraszam tych, którym nie udało się zadać pytań, ale jest zawsze, wydaje mi się, okazja do tego, że są sesje Rady Miasta, na które trzeba chodzić i wtedy człowiek będzie wiele rzeczy wiedział. To moja taka refleksja. Dziękuję. Właśnie to chciałam zaproponować. Natomiast ja również, korzystając z okazji, chciałbym w imieniu swoim i myślę także pana Andrzeja Kwiatkowskiego podziękować Państwu za zorganizowanie tej debaty. Ja zdaję sobie sprawę z tego, ile to było trudu, żeby uzgodnić warunki. W regulaminie jest wyraźnie, pan zaakceptował. Nie można. Jak czasami wyraz panem Andrzejem Kwiatkowskim. A
chciałam mu ładnie podziękować. Proszę Państwa, ja w samochodzie mam gadżety reklamowe, to możecie podejść i te i będę rozdawał. Oczywiście żartuję.